Podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego będą mogły otrzymać nisko oprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 29 listopada Fundusz Regionowy Obrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pożyczanie pieniędzy w ramach ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna to instytucje, które wspomagają działalność tych instytucji, które pomagają osobom wykluczonym, zagrożonym, jeżeli chodzi o społeczne funkcjonowanie. W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Będą dwie pożyczki. Jedna pożyczka do 100 tysięcy dla instytucji, które powstały do 12 miesięcy złotych i powyżej 100 tysięcy do pół miliona. Te pożyczki do 100 tysięcy będą oprocentowane w skali roku 1,75. Te powyżej 100 tysięcy do pół miliona 5,75 w skali roku. Przy czym pożyczki do 100 tysięcy będą spłacane w okresie 5 lat plus pół roku karencji. W przypadku tych do pół miliona 7 lat plus pół roku karencji. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa czy tworzenie nowych miejsc pracy. Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, takie jak przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne oraz podmioty integracyjne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywizacji zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dysponuje kwotą 8 657 tysiącami złotych. 1 lutego chcemy już na naszej stronie opublikować informacje dla przedsiębiorców. Będzie można je pobrać i od 1 lutego już tak naprawdę przyjmujemy wnioski tych instytucji, które będą zainteresowane.